Idziemy, Stasiu, idziemy. Już jestem gotowa. To dobrze. A nie, weź okulary. To po co? Wiem, jak oni wyglądają. No, ale jeżeli Cezary będzie chciał nam pokazać ten swój film? Nie odważy się. Pokazuje nam go już każdego wieczoru. Wiesz, cieszę się jak dziecko tą nową kamerą. Ale ja już nie mogę patrzeć na ten film. A co możemy zrobić? Możemy. Nie możemy dopuścić do rozmowy o tym filmie. Nie damy mu szansy, żeby nawet zapytał, czy chcemy go oglądać. Dobrze. No, w takim razie pamiętaj, masz cały czas gadać. Normalnie jak to ty. Stasiu! No, wycofuję te słowa. Dzisiaj musimy być jedną drużyną. Tylko pamiętaj, masz cały czas mielić jęzorem. Kochanie, czy bogacy dzisiaj do nas przychodzą? Powiedzieli, że przyjdą. No to dlaczego jeszcze ich nie ma? Zaraz będą. O! Dobry wieczór. Dobry wieczór. No więc. No więc jakaś taka dziwna pogoda się zrobiła jak na tę porę roku, nieprawda? Prawda. A jak panu minął dzień, panie Cwał? No. Bo ja byłem bardzo zajęty. Najpierw wałęsałem się trochę po domu, potem poszedłem do sklepu, kupiłem sobie lody. Tak. Truskawkowe. I z bakaliami. I polane jeszcze taką polewą, czekoladowo-karmelową. Wiem, co możemy dzisiaj... A co u ciebie nowego słychać, kochani? Nic ciekawego. Pomyślałem, że moglibyśmy... Patrz! To chyba jakieś pyszne czekoladki. Aha. Czy to jakiś nowy gatunek? Stasiu, zjem? Oczywiście zjem, tak. No. To ja sobie też zjem. Halu, to są te same czekoladki, które dostaję od ciebie co roku na święta. No więc pomyślałem sobie, że wiem, co możemy dzisiaj robić. Proponuję, żebyśmy zobaczyli mój film. Cezary, a może Helena i pan Stanisław nie chcą go dzisiaj oglądać? No jak mogą nie chcieć? No przecież tam jest Czaruś, ich chrzestny syn. Ale bardzo chcemy, panie Cezary, tylko widzi pan. Jak pan wyświetla nam ten film w takim małym telewizorze, to nas od tego oczy bolą. Gdyby nie to, sam bym pana prosił, żeby pan go wpuścił. To poczekajcie chwilę. Piotrusiu, przyjdziesz na film? Już idę. O, dobry wieczór. Cześć. Mówić, Cezary tak strasznie napracował się nad tym filmem, którego ja też nie chcę oglądać. Cezary, niech się pan do nich nie gniewa. Oni chyba się źle wyrazili. Niech się pani nie martwi, pani Heleno. Nie musicie już nigdy oglądać żadnych moich filmów, włącznie z moim najnowszym wideoklipem. Stanisław, jak pan mógł coś takiego powiedzieć? No to prawda, że... Jakim wideoklipem? Cezary, co to za wideoklip? O czym ty mówisz? O niczym, co by cię mogło obchodzić. W tym tygodniu będę nagrywał nowy wideoklip dla telewizji z moją nową piosenką i chciałem, żebyście wszyscy w nim wzięli udział, ale po wczorajszych wydarzeniach zmieniłem zdanie. Do widzenia. Ale Cezary! Sami tego chcieliście. No cześć. Cześć. Dobry. Myślę, że jesteście zadowoleni. Dlaczego? A z czego? Pamiętacie, jak Cezary powiedział, że będzie kręcił swój teledysk dla telewizji? Jasne, że pamiętamy. Od tygodnia mu się podlizujemy, żeby w nim wystąpić. To już nie musicie. Nakręcił go i to bez nas. O. Co ty? No. No niestety i w pierwszy dzień świąt redaktor Gruszka, najważniejszy facet w redakcji muzycznej w telewizji, ma przyjść do nas na kolację i żeby go obejrzeć. No to rzeczywiście, zaprzepaściliśmy wielką szansę. My zaprzepaściliśmy? Przecież to wy wyszliście w trakcie seansu. A ty na nim zasnęłaś. Właśnie. Panie Stanisławie, to jest pana wina. Te pana dyplomatyczne zachowanie. To pan przecież powiedział, nie chcę oglądać tego filmu. A co pani ode mnie chce? Ja tylko powiedziałem, No przestańcie się kłócić. Raczej pomyślmy, co możemy zrobić. Nic nie możemy zrobić. Nie ma nas w tym wideoklipie i koniec, no. O, szkoda. Chociaż raz chciałabym zobaczyć się w prawdziwej telewizji. No cóż, nie wszystko w życiu musi się sprawdzić.
Niestety. Nie jestem tego taka pewna. Heleno, poczekaj. Co? Pani Patrycja zaczęła nad tym myśleć. Masz jakiś pomysł? Co mamy zrobić? Możemy nakręcić nasz własny teledysk. I kiedy pan Gruszka przyjdzie obejrzeć wideoklip Cezarego, to wtedy zaproponujemy mu podwójny seans. A o czym będzie ten nasz? Nie wiem jeszcze. Piotruś chce zostać reżyserem. Napisał dużo różnych scenariuszy. Myślę, że ma jakiś, który możemy wykorzystać. Ej! Dobrze! No, musimy się tylko pośpieszyć. Po pierwsze pogadać z nim, a po drugie uzgodnić kostiumy i dekoracje. A co z reżyserią? Uff. Niestety obawiam się, że z tym będzie problem. On nie pozwoli, żeby jego scenariusz reżyserował ktoś inny. No co to za problem? Niech nas reżyseruje. W końcu Spielberg też nakręcił swój pierwszy film, jak miał 8 lat. I widzisz, do czego doszedł. Masz rację. Do roboty. No. Stasiu. Stasiu, widziałeś? Dobra robota, podoba mi się. Halo, jesteśmy! Już idę! No cześć! Podziwiamy twoją dekorację. Piękna, po prostu piękna. Tak? No, fajna. Sama namalowałam, to nie było takie łatwe. Ale myślę, że udało mi się, prawda? Ci facetci wyglądają jak żywi. Zwłaszcza ten, Zabareń. Tak, znam parę osób, które naprawdę tak wyglądają. Słuchajcie, zaczynamy. Musimy szybko skończyć, zanim Cezary wróci z pracy. Synku, chodź, już jesteśmy gotowi. Błagam, tylko uważaj na nią. Jeżeli coś jej się stanie, to tatuś nas zabije. Nie martw się. To zaczynamy. Poproszę na miejsca. Pana Stanisława nie ma w pierwszej części filmu, więc proszę, niech pan zejdzie z planu. Tak jest. Pana i pani Helena poproszę na miejsce. Możemy zaczynać. Uwaga! Będzie ujęcie! Kamera! Łączyć! Poszła! Dlaczego tak ryczysz? Byłam ostatnio na zdjęciach próbnych. Widziałam, jak to się robi. Oni zawsze tak ryczą, kiedy robią film. Akcja! Bardzo dobrze. Podobało ci się? Może być. Teraz robimy akcję. Pan Stanisław wchodzi na plan z tej strony. O tak. Dobra. A mama i pani Helena zaczynają w miejscach, w których skończyły. Pamiętacie, na czym skończyłyście? Jasne, że pamiętamy. To zaczynamy. Uwaga! Będzie ujęcie! Akcja. Może utniemy sobie partyjkę pokera? Texas. Możemy sobie uciąć Nevada. Zapalisz Texas. Czemu? Nie. Nevada. Dlaczego nie dałeś mi kart do przełożenia? Chcesz powiedzieć, że kantuję? Jasne, że kantujesz. Powtórz to. Mówię, że kantujesz. Jeszcze nikt nigdy nie ośmielił się do mnie tak powiedzieć. Możesz to powtórzyć.
Jeszcze nikt nigdy nie ośmielił się do mnie tak powiedzieć. Ręce do góry! Rzućcie broń, jesteście aresztowani! My nie zrobiliśmy nic złego. Nie? A kto napadł na dyliżans wynędzny tchórza? Skąd wiesz, że to my? Dowiedziałem się, a teraz marsz do pudła. Aresztuję was za napad z bronią w ręku. Szybciej, ruszajcie! Dalej! No, reżyserze, jak teraz było? Super! Super! Mam nadzieję, że nie zabrakło taśmy. Niech się pan nie martwi, na pewno. Taśma. Dałem ci kasetę. Miałaś ją włożyć. Synku, uznajmy to za próbę generalną. Ta kaseta jest tam w szafce. Włóż ją i zacznijmy od początku. Hej. A co ty robisz? Montuję film. O, to się tak robi. No, to nie jest takie łatwe. Co chwilę muszę patrzeć do instrukcji. Daj trochę popatrzeć. Prawda, że świetnie wyszło? No, świetnie. Miałeś być dopiero... Co ty tu robisz? Ja mieszkam tu, zapomniałaś? Ale miałeś być dopiero na kolacji. Przyjechałem po gitarę, co to za film? No, zapytałem, co to jest za film. No, jeżeli ci powiem, że zrobiła go pani Tereska, to nie uwierzysz? Nie. No dobrze, powiem ci prawdę. Wiesz, bo zadzwonili tutaj z agencji reklamowej i przyjechali, żeby nakręcić z nami taki film po to, żeby... No, słucham, słucham. Nie mogę. Sama w to nie wierzę. Powiem ci prawdę. Byliśmy źli na ciebie, że nie wziąłeś nas do tego swojego wideoklipu. I dlatego postanowiliśmy nakręcić nasz własny. Proszę bardzo, pokaż sobie panu Gruszce swój, a my pokażemy nasz. Pan Gruszka jest bardzo zajętym człowiekiem i będzie miał czas na obejrzenie tylko jednego filmu. A to bardzo miło z twojej strony. To w takim razie, kiedy twój zobaczy. Wiesz, co chciałem powiedzieć. Nikt nie będzie jutro oglądał tego waszego filmu. Gwarantuję ci. Ale Cezary, no. My włożyliśmy w ten film bardzo dużo pracy i pieniędzy. Co teraz z tym zrobimy? Oglądajcie go sobie sami, zamiast tego mojego filmu, na który już nie możecie patrzeć. Hasta la vista. To już koniec. Niepotrzebnie się napracowaliśmy. Wcale nie koniec. Pokażemy nasz film panu Gruszce. I co więcej, Cezary mu go pokaże. Jak to mu pokaże? Ty chcesz zamienić filmy? Nie. Nie chcę ich zamieniać. Połączę je w jeden. Wybiorę najlepsze sceny z każdego z nich i skleję je razem. Podaj mi tylko ten wideoklip Cezarego. A gdzie jest? W biurku. Ale gdzie? W górnej szufladzie. Trzeba to tylko zmontować, przemontować. Aha. A muszę najpierw przeczytać rozdział o tym, jak to się robi. Przyjechali. Cezary z panem Gruszką już tu są. Och, strasznie się śpieszyłam. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Helu, zapali jeszcze świecę na stole. Tak. Zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Sławku, moja żona, mój synek, nasi sąsiedzi, państwo bogatcy. Pan Sławek bardzo się śpieszy, dlatego zobaczy tylko mój film i ucieka. No, nie może nawet zostać na kolacji. Och, strasznie mi przykro. No niestety, mam dzisiaj jeszcze jedno spotkanie. Praca redaktora w telewizji nigdy się nie kończy. Rozumiem, naturalnie. Wiem, że szuka pan nowych wideoklipów. I zapewniam pana, że to, co panu pokażę, będzie dla pana niespodzianką. No, to na pewno. Proszę, pan się. Kochanie, zgaś światło. Proszę państwa, zaczynamy. Ooh, yeah.
chce się krzyczeć. Rzućcie broń, jesteście aresztowani! Och, to za mną jest płacz moi w kość. Idę sobie z bańką na kolanie, jak południa gość. Na parę nocy tym, którzy pragną jej, tętnią kotary, zbijają kurz, więc przywajcie... Chwileczkę! Chcesz powiedzieć, że kantuję? Jasne, że kantuję! Zaproszę was na mój sceniczny bar. Zwariują światła i neony. Nierówny gaz, mady mnie! Uchmierwują wznowane zawy jutrzyna. Algo patrzyłam, sale... Ej, śmiajcie was! Hej! Musili was wyjechać! I nawet trzebaście ty nam być tuż. Co jest, Kaszyn? MC, nie masz wyjechać kin. Masz mnie, nie masz wyśmieniem, co jest, trzej. Ale trzeba się to... Ej, zdejmo, masz mnie, nie masz wyśmieniem, co jest, trzej, kin. Co jest, Kaszyn? A pośród nich będę szalony ja. A teraz będę ten szalony. Zaproszę was na mój sceniczny bar. Nikt się ma dałe. No. Czegoś takiego dawno nie widziałem. Panie Sławku, no przepraszam pana bardzo. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Bo... Niech pan nic nie mówi, niech pan mi da ten wideoklip. Jest wspaniały. Puszczę go w najlepszym czasie. Słucham? No to kapitalny film. Dawno nie widziałem czegoś równie śmiesznego. Wszyscy robią jakieś nadęte, drętwe klipy, że ciężko je obejrzeć. A pan świetnie to zmontował. Wyszła z tego komedia. Naprawdę pan uważa, że to jest dobry film? Kapitalny. A pani Patrycjo, była znakomita. A my? No i państwo również. Tak. Będzie to w prawdziwej telewizji? Oczywiście, pani Patrycjo. Wyszła pani za mąż za niezwykle utalentowanego człowieka. A wiem o tym, panie Sławku, wiem. Jak ty myślisz, kochanie? Sam nie wiem. Tak jakoś przyszło mi do głowy. Ale numer. Życzymy państwu zdrowych, szczęśliwych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy. I smacznego jajka. Wesołego Alleluja! Stary, zbijając kurz, więc przybywajcie... Chwileczkę! Chcesz powiedzieć, że kantuję? Jasne, że kantuję! Zaproszę was na mój sceniczny bar. Zwariują światła i neony. Nierówny gaz, mady mnie! Uchmierwują wznowane zawy jutrzyna. Algo patrzyłam, sale... Ej, śmiajcie was! Hej! Nie musieli was wyjechać kin! I nawet trzebaście ty nam być tuż! Co jest, Kaszyn? Nie musieli was wyjechać kin! Masz mnie, nie masz wyśmieniem, co jest, trzej! Ale trzeba słuchać! Ej, zdejmo! Masz mnie, nie masz wyśmieniem, co jest, trzej! Kin! Co jest, Kaszyn? A pośród nich będę szalony ja! A teraz będę ten szalony. Zaproszę was na mój sceniczny bar. Nikt się ma dobre. Tak gorące, co z nas na świecie. Tu nam to niełe. Co to ją czynia. Gory rusza. Dobry chęć spokój.
No. Czegoś takiego dawno nie widziałem. Sławku, no przepraszam pana bardzo. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Bo... Niech pan nic nie mówi, niech pan mi da ten wideoklip. Jest wspaniały. Puszczę go w najlepszym czasie. Słucham? Kapitalny film. Dawno nie widziałem czegoś równie śmiesznego. Wszyscy robią jakieś nadęte, drętwe klipy, że ciężko je obejrzeć. A pan świetnie to zmontował. Wyszła z tego komedia. Naprawdę pan uważa, że to jest dobry film? Kapitalny. A pani Patrycjo była znakomita. A my? No i państwo również. Tak. Będzie to w prawdziwej telewizji? Oczywiście, pani Patrycjo. Wyszła pani za mąż za... niezwykle utalentowanego człowieka. A wiem o tym, panie Sławku, wiem. Jak ty myślisz, kochanie? Sam nie wiem. Tak jakoś przyszło mi do głowy. Ale numer. Życzymy państwu zdrowych, szczęśliwych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy. I smacznego jajka. Wesołego Alleluja!